Siemanko, drugiej części przygód związanych z Fiaciorem. Dzisiaj weźmiemy się właśnie za stricte mechaniczne sprawy, mianowicie pierw zmienimy mu oliwkę. Sprawdzimy, co tam jest za szajs, czy sprawdzimy, no, czatek gówno tak czy inaczej zlać. I zalajemy świeżutkiego szala 15W40. Zastanawiałem się, czy by nie przepłukać tego silnika i nie spróbować przejść na półsyntetyk. Ale na razie sobie odpuszczę jakieś eksperymenty większe i zostanę przy mineralnym. Tak jak te Fiaty były, może kiedyś w przyszłości. Na razie grunt, żeby tutaj zalać jakąkolwiek świeżą oliwę, bo tu jest, podejrzewam, jakieś 20-letnie gówno w tym samochodzie zalane. Czarne jak smoła. Więc, o, osa mi tu. Próbuję gniazdo chyba zrobić. Dobra, wyjazd. Poszła. I po prostu zmienimy sobie świeczki, przewody zapłonowe. Ściągnę obudowę filtra powietrza, zajrzę jak tam pod gaźnikiem, czy nic tam nie cieknie. I no, dobieramy się za robotę. Olejek sobie ścieka powoli. Kapie, wykręciłem filtr oleju, nowy będę zaraz montował. A zobaczcie, jaki tu jeszcze filterek oleju był zamontowany. Wytwórnia filtrów PZL Sędziszów. O, ten zakład, z tego co mi wiadomo, chyba już nie istnieje. Ten filtr, nie wiem, z 20 lat ma, to olej będzie miał podobnie z tego samochodu. Tak więc najwyższa pora w końcu na zmianę i na świeży olejek. Olej sobie tam ścieka dalej. Tymczasem pokażę wam, jakie zrobiłem zakupy do tego autka. Za to wszystko, nie licząc oleju, dałem 90 zł już razem z przesyłką. Tak więc części eksploatacyjne są jeszcze naprawdę na przyzwoitym poziomie cenowym i naprawdę łatwo jest się dostać. No, oryginalny filterek, filtr powietrza z Filtruna. Mamy przewody zapłonowe z Janmora. No, lepsze to niż to teraz są te poparciałe, co są zamontowane. Idzie jeszcze kupić i chyba one są za 6 zł za sztukę. Oryginalne iskry, jakie tu były montowane w tym samochodzie. Tak więc wziąłem oryginały. Tu mamy filterek paliwa i wziąłem zestaw uszczelek jakby co do pompy paliwowej i do gaźnika. Za olej dałem 6 dyszek. No i działamy powoli. Działamy powoli. Już zamontowałem nowy filterek oleju. Tutaj filtr powietrza. Widać, jakie gówno już sparciałe. Rozpada się w rękach. Więc latuje nowy filterek. Oliwa zlana. Czarna jak smoła. A co ciekawe zauważyłem, ma taką fajną ten Fiacik zrobioną osłonkę miski olejowej. Nie wiem, czy to jest fabryczne, czy nie. Tak więc ciężko ją rozwalić. I tam jest taki patent po poprzedni właścicielu. Taka szmatka z jakąś taką blaszką czarną, żeby nie kapało na drogę olej z korka. Tak więc całkiem spoko patenty. Filterek powietrza wymieniłem. Teraz zalewam świeży olej. I może jeszcze dzisiaj się wezmę na wymianę świeczek. Silniczek już na świeżym oleju. Według mnie się wyciszył całkiem, bo wtedy naprawdę było słychać klepanie do zaworu. Czyli wiem, że zawory tak czy inaczej są do regulacji, będę to robił, ale no już sama zmiana oleju, już widzieliście jaki tam był syf, czarna smoła i naprawdę... Zero jakichś takich niepokojących dźwięków, no tak więc jak się wyreguluje jeszcze mu gaźniczek, o jak fajnie sobie... pyrkocze. Bardzo przyjemny dźwięk. Tak więc jak wyreguluję mu jeszcze zawory i gaźniczek, myślę, że już wtedy naprawdę będzie to bardzo przyzwoicie gadało. Ciśnienie oleju nie świeci. Po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach. O, coś obrotam jeszcze. A nie, działa. Dobra. Coś nisko pokazuje. No. No dobra, to by było na tyle w tym momencie. Dobra, wziąłem się za wymianę świeczek i przewodów zapłonowych. Wykręciłem sobie pierwszą świeczkę. O, tu jest snówka. A tutaj to, co było zamontowane, no to z 40 lat, nie no, przesadziłem, ale z 20 lat spokojnie te świece pewnie tu mają. O. Zajechane. Strasznie czarne. Więc myślę, że po założeniu nowych świeczek, nowych przewodów, poprawa i odpalania, i ogólnie pracy silnika na pewno będzie znacząca.
Dobra, słuchajcie, tak wyglądał układ zapłonowy w tym samochodzie. Świeczki swoje najlepsze dni już miały dawno za sobą. Przygrzane, przepalone, czarne. A przewody zapłonowe no, zachowały swój po prostu swój kształt, tak jak były w silniku. Tam jeszcze mi fajki leżą, tam jest cewki zapłonowej. Nowiutkie przewody, nowiutkie świece wciśnięte. Czerwone trochę ładniej wyglądały, no ale niestety tylko czarne były dostępne na Allegro. Udało mi się też te gumeczki oryginalne, bo nie było tego w zestawie, ale udało mi się te przewody przepchać przez te gumki, co tu były z tych starych przewodów. Do każdego, że tak powiem, do każdego połączenia psiuknąłem kontakt sprayem. Tam w aparacie zapłonowym. W zestawie też był oczywiście przewód zapłonowy z kondensatora, czy tam z cewki, czy jak to się nazywa. Jest w aparacie. Dobra, zobaczymy, czy tam nic nie popierdzieliłem kolejności przewodów. Ale myślę, że będzie gitara, bo tam na szczęście na aparacie zapłonowym jest oznaczenie, tam 1, 3, 4, 2 oznaczenie, dobra. Zagadamy dziada. Co mnie tak tu wszystko świeci? A, ładowanie ręczne, dobra. Dobra, luz. Okej. O, na dotyk. Zajebiście. Raz, sprzęgło. Okej. A silniczek zimny, więc trochę jeszcze może zapłon wypadać. A bez sania, dobra. Sanie wyłączyłem. No i elegancko sobie cyka. Bez jakichś niepokojących dźwięków. Dobra, zgasimy go. Chodzi ok, chciałem sprawdzić tylko poprawność podłączenia przewodów, ale wszystko jest ok. Co mnie czeka jeszcze teraz w tym samochodzie do zrobienia? Mianowicie, czy tego nie będę dzisiaj robić, bo mam pewien problem związany z tym, że brakuje mi nasadki na koło. Mianowicie, muszę wymienić klocki hamulcowe, przód, tył, bo okazało się, że tu już trzemi... Nie będzie widać stąd. Trze mi już po prostu ta blacha z klocków, klocki się skończyły, pedał się zrobił twardy hamulca, ale niestety blokuje mnie ta śruba zabezpieczająca, której nie dostałem razem z samochodem, będę próbował ją pozyskać, jak będę jechał do tego garażu, powyciągać resztę części z ofiecika. Tak więc układ zapłonowy zrobiony, no czeka mnie jeszcze regulacja gaźnika, czeka mnie jeszcze regulacja zaworów, bo podejrzewam, że też nie była z 20 lat robiona. I z mechanicznych rzeczy myślę, że to będzie tyle, ale oczywiście jeszcze będę tam potem nagrywał, jak to wszystko się reguluje. A, jeszcze dzisiaj filterek paliwa sobie wymienię, bo nowy filterek udało mi się także kupić. Byłem też dzisiaj się na złom przejechać, zobaczyć. I kupiłem taką pompę, leżała sobie w gratach z Fossa, oryginalna, za 10 zł. 10 zł za nią dałem, nówka widać. Myślałem, że to świata, ale to jednak nie jest świata, bo tam widać, że ona jest mocowana na dwie śruby. Ta jest na cztery i z tego, co mi się wydaje, bo tu jeszcze jest pompka, by podciągnąć paliwko, to chyba będzie do jakiegoś diesla, chyba jakaś Andoria, Żuk, Lublin. Więc raczej ją sprzedam dalej, bo mi to niepotrzebne. Tak więc no, na dzisiaj to chyba będzie tyle z roboty. Czekam, aż mi się nasadka znajdzie do kół i kolejną robotą będzie wymiana klocków hamulcowych. No siema, odkąd wymieniałem świece, zmieniałem olej i ogólnie coś robiłem przy Fiaciku, minął grubo ponad miesiąc, bo byłem, że tak powiem, w delegacji z roboty, nie było mnie w domu, no ale w końcu przyszedł czas coś ponagrywać. Udało mi się, tak jak wspominałem, zdobyć resztę części tego Fiata, które były razem z nim w garażu. A więc teraz je porozkładam i zobaczymy, bo sam nie wiem generalnie co tu jest, bo tylkośmy ładowali i zobaczymy co tu ciekawego, ale widziałem sporo części z metkami oryginalnymi. A więc zobaczymy co stąd da radę wygrzebać. Rozładowałem Golfa. W sumie muszę przyznać, że to jest bardzo pojemny samochód. Zobaczcie ile szpeju do niego weszło wraz z tym mostem i wszystkimi innymi pierdołami. Dobra, może po kolei. No muszę przyznać, że jest całkiem sporo przydatnych elementów. Tutaj w ogóle są, bo nie wiem czy pamiętacie, jak
pokazywałem wam w poprzednim odcinku, że drzwi lewe są nieoryginalne, bo była stłuczka. To znalazłem wszystkie fanty z tych oryginalnych drzwi, które zostały zniszczone podczas tej stłuczki. Między innymi oryginalne szyby dopasowane do tego rocznika. Tam jest całe pudełko wszystkich mechanizmów, czyli po prostu poszycie drzwi zostało rozebrane do ostatniej śrubki i każda część została odłożona. Więc jest zapas mechanizmów wszystkich. Tutaj mieliśmy taką fajną wojskową skrzyneczkę, i w której znajdowało się bardzo dużo takich przydatnych eksploatacyjnych rzeczy w postaci nowych, całego worka nowych zaworów. Wszystko jest zakonserwowane w smarze, nieużywane. O, tu jeszcze papier olejowy założone, jakieś gumy zawieszenia, gałeczka z biegów. Co my tu mamy? Nowy zamek, klapy, pełno jakichś nowiutkich uszczelek. Jest też dość sporo używanego szpeju, nie wiem czy to jest sprawne czy nie, na przykład rozruszniki, alternator ma na pewno huczące łożysko, więc, ale to są elementy, które z pewnością idzie w jakiś sposób zregenerować. No co my tu mamy jeszcze? Zegary, kilka kompletów klocków hamulcowych, nie będę musiał kupować, nowiutkie, z Fomara, Fiat 125, tu mam na przód dwa komplety, na tył jest ze trzy komplety. Jakieś nowe łożyska, prawdopodobnie do piasty. Tu kilka kompletów klocków bez kartoników, no name. Co my tu mamy? Łączniki nowiutkie, zapakowane. Chyba to są, nie wiem czy to nie są łączniki albo dwa hacza, albo kierownicze. Jeszcze tak nie rozpoznaję z tak części do Fiata, bo nie ukrywam, ale się do pewnego momentu nie interesowałem za bardzo Fiatami. Teraz to jak go dostałem, zacząłem sporo. O, tutaj nowiutkie z metkami. Elementy, fabryka amortyzatorów, końcówka drążka kierowniczego. O, dobra. Jaki rok produkcji? 1982, chyba dwa. Dobra, nieważne. Co my tu mamy jeszcze za fanty? Przepona pompy benzynowej, nie paliwowej, benzynowej. Nowiutkie tu jakieś. Mam dość sporo także halogenów, czy lamp całych, co dobrze, bo u mnie zelmoty mają bardzo odbłyśniki zniszczone. Tu jakieś w ogóle nowe klosze, nie fiatowskie. Ale tak, tu mam kilka reflektorów, ale nie oryginalnych. A nie, ten jest akurat zelmotowski i ma całkiem ładny odbłyśnik z tego co widzę, więc ten na pewno mi się przyda. Tu też jest zelmot, to są jakieś niemieckie DDR-owskie fery. Tu klosz lamp, to prawdopodobnie Warszawa 223. Ale ręki sucie nie dam, jakieś tam garnki od lamp. Co my to mamy dalej? Tu jakiś w ogóle, to leci od razu na złom, bo nawet jest plakietka zużyte przez RZ. Powykręcam tylko tam te łączniki, śruby, wszystko co się może przydać, jeszcze wywalam. W fajnym stanie lampki tylne, niepopękane, chromik w porządku. U mnie też z tego co widziałem to klosze chyba są takie słabawe, więc też się na pewno przydadzą. Co my tu dalej mamy? Nowy, zestaw nowiutkich uszczelek, tu mamy pod dwururkę. O, tu gdzieś ma się, tu jest dwururka używana, ale nie jest chyba dziurawa. Uszczeleczki pod pod kolektor wydechowy, tutaj są uszczelki, chyba nie wiem, uszczelka kolektora wydechowego. No dobra, no to tutaj mam też do kolektora. Co tu jeszcze jest? To nie wiem, to chyba ze skrzyni biegów. O, uszczelka pod głowicę, aczkolwiek bałbym się takiej starej zakładać. Ale o, jest, to mnie się na pewno przyda za niedługo, bo będę zrzucał pokrywę zaworów, żeby wyregulować te zawory i potem trzeba założyć nową uszczelkę, więc tu jest elegancko, nie będę musiał kupować. Proszę bardzo, nowiutki rozrząd, łańcuszek plus ten. Gruppo Comando Distribuzione, Altissima Precisione, Made in Italy, czyli elegancko. Jak rozrząd padnie, to trzeba będzie wymienić. Co my tu mamy? Nowiutki zestaw tutaj chyba od zawieszenia przedniego. Jeszcze w worku tu ściągałem te pokrywy, tam wszystko jest nowe. Pióro, ale chyba używane. 3-4 tłumiki środkowe, z czego dwa już widzę od razu na odstrzał idą, jeden chyba nawet jest nowy, ten tutaj, tłumik końcowy jeden w fajnym stanie, skrzynia biegów, ale tak, to chyba fiatowska czwórka jest, aczkolwiek te syrenki ludzie nie dam, bo tak jak mówię, jeszcze za bardzo się tak nie rozpoznaje z tej części, cała rura wydechowa. Chłodniczka używana, trzeba będzie potem szczelność sprawdzić. O, a chwila, tu jeszcze widziałem zakrętkę, to może nawet z tej chłodnicy. Nie z tej. Tutaj dalej te lampy mamy, te halogeny.
Trzeba będzie powijać w jakieś kurde papiery, żeby mi się to nie porozbijało. Co my tu, a tu, są te, tu jest cały ten mechanizm z drzwi, wszelakie tam zamki, pierdółki, spinki. Niestety nie widzę tu najważniejszej rzeczy, na której mi najbardziej zależało, a mianowicie tej nasadki, cholera, na śruby kół, bo śruby jakieś znalazłem. O, ja mam właśnie w Fiacie teraz takie założone i potrzebuję do tego nasadki. Na cholera, niestety tego tu nie widzę. Co my mamy? Stacyjeczkę? Nie łączy, ale sprawdzałem, tu ten kluczyk pasuje do tej klamki, do tego ten zamka, więc prawdopodobnie to też jest z tych rozbitych drzwi. Tu tak samo, do tego zamka tak samo pasuje ten kluczyk, więc jest jakby co komplet. Tu jakiś chyba czujnik temperatury, jakieś mechanizmy. O, i tu jest gaźniczek. Na pewno się to przyda, bo gaźnik będę tak czy inaczej dawał do regulacji. Tutaj w tym znajdują się, już patrzałem, wraz z karteczką oryginalne dysze, bo teraz są fiatowskie jakieś założone, jakieś takie, żeby mniej palił ten samochód. Więc to pewnie też bym chciał przywrócić do oryginału. Tu pełno jakichś jeszcze oryginalnych DU. Co to w ogóle jest? Pierścień synchronizatora. Tam zaglądałem, nowiutkie to jest. Tu tak samo jest coś zapakowane. Tu prawdopodobnie nowa pompa hamulcowa. Też przydatny pancik, zamek, używane przewody zapłonowe. Swoją drogą bardzo fajny kolorek. Żółty. I tutaj tak samo pełno jakichś nowych, nowiutkich uszczelek. Nawet sam nie wiem, z czego jest połowa. FSO Polonez ze stanowarczy hamulca tylnego. No i elegancko, bo tam coś ręcznie nie łapał. Może to też się przyda. Chyba pedał sprzęgła nowy, czujnik stop. O, klocki w ogóle hamulcowe kolejne. Tylko to jakaś rzeźba w ogóle jest jakaś ręcznie robiona. Okładzina regenerowana. Bakelitowa, czy nie wiem co to jest za materiał. Ale szczerze to bałbym się do samochodu założyć. Używana pompka spryskiwaczy. Przekaźniki. No i teraz pytanie, czy one są sprawne, czy nie. Ale tak się kiedyś odkładało elementy na potem. Może da się... O, się zregeneruje, będzie dobre. Pełno dętek. One wszystkie były napompowane, jak to dostałem, więc są sprawne. Sprawne, no nie są przebite. Szyba ładna. Też się pewnie przyda, bo u mnie jest pewna taka mała ryska i boję się, że to mi pójdzie dalej wzdłuż tego. No i z takich fajniejszych fantów to chyba by było na tyle. A, tu jeszcze... Regulacja prędkości wycieraczek. Swoją drogą patrzcie, jaka firma to produkowała. Co jest? Nie wiem, nie chcę złapać ostrości. Unitra Profel, regulator PW1. O, tu w ogóle aparat zapłonowy cały. Zacisk tylny. No i tutaj pełno właśnie różnych, różnicznych też uszczeleczek. Nowych, zapakowanych. Co to jest? Nie wiem, nie jest napisane. O, nowe napisane. Więc, a tam jeszcze fajny fancik widzę, dostrzegam. U mnie to było, jak pamiętam, rozkręcałem środek połamany z obu stron. Nowitkie plastyczki, te co idą na słupki B, na dole. Co tapicerkę tam łączą i te aluminiowe listwy. Elbląg. Nakładka słupka. Cena detaliczna 210 zł. Gatunek pierwszy, rok produkcji 29 października 88 rok. No i spoko, to nie wiem co to jest, zapakowane jeszcze w folię, w papier olejowy. I tych łączników mam dosyć sporo, więc na kilka lat spokój, jeśli chodzi o te części. Więc no nic, muszę to jakoś jeszcze sobie skatalogować wszystko. Powyrzucać to niektóre elementy, bo tych sprężyn starych i amortyzatorów raczej nie będę trzymał, bo to nowe idzie kupić po dobrych, normalnych pieniążkach. No i nic, dalej trzeba będzie cholera szukać tej nasadki albo coś kombinować, tej, żeby zdemontować koła, żeby ściągnąć, po prostu wymienić te klocki. A tu jeszcze, o, taka ciekawostka, nie wiem czy te tarcze w ogóle tutaj nie są nowe, bo w ogóle ani rantu, ani niczego nie mają. Są bardzo grube. Więc może być, że to są nowiutkie tarczki zamontowane na ten most. Niezaszpawany, panie, trzeba będzie szpawać. Bokiem latał. Oczywiście żarcik. No i dobra. Zbiorę się za katalogowanie, schowanie tego. A następne prace, następny filmik to już będzie z prac przy Fiaciorku.